Well, hello everyone, and welcome to LifeWave Connect Business. My name is. Witam wszystkich i witam w LifeWave Connect Business. Nazywam się Emily Hollington i jestem tutaj dyrektorem do spraw sprzedaży w LifeWave. Jestem dzisiaj zadowolona z tego, że mogę być z wami wszystkimi. Cieszę się z tego, że jesteśmy w stanie się z wami połączyć co drugi tydzień we środy. Jeżeli chodzi o nasze szkolenia biznesowe i szkolenia dotyczące produktów, tak jak wcześniej wspominałam, dzisiaj będziemy rozmawiali o biznesie i tak naprawdę podobają się nam te sesje biznesowe ze względu na to, że jesteśmy w stanie spotkać się razem jako rodzina globalna LifeWave i dzielić się swoją miłością do produktu i być częścią tej globalnej społeczności. Dzisiaj mamy specjalnego gościa i specjalny temat. Będziemy konkretnie mówili o biznesie, ale tak naprawdę będziemy mówili o tym, w jaki sposób możemy budować konsekwentnie swój biznes i z jakich narzędzi możemy do tego korzystać i jak możemy uczyć innych. Dla tych z was, którzy są nowi w LifeWave albo nowi w tej sesji szkoleniowej LifeWave Connect, sesje są prowadzone co drugi tydzień we środy i mamy dwie sesje. Jedna o 11 rano czasu zachodniego i o 6 wieczorem czasu zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zapewniamy symultaniczne tłumaczenie. Rano zapewniamy ten serwis dla wszystkich języków europejskich, które wspieramy tutaj w LifeWave. A wieczorami mamy język hiszpański, język chiński i japoński. Jeżeli potrzebujecie Państwo tłumacza, na wschodzie ekranu mamy tam mały globus. Tam należy kliknąć i wybrać język, którego potrzebujemy. A więc cieszę się z tego, że mogliście do nas dołączyć w trakcie tych sesji szkoleniowych. Jeżeli jesteście również częścią grupy biznesowej, możecie zobaczyć te wszystkie szkolenia również na tej grupie facebookowej, a więc to jest kolejny sposób na dostęp do tych szkoleń. Dzisiaj mamy świetny biznesowy topic, w jaki sposób możemy budować swój biznes. Są to najlepsze praktyki. Mamy tutaj specjalnego gościa z nami dzisiaj. Terry Santos jest już od jakiegoś czasu z LifeWave i jest jednym z naszych dyrektorów. Ci, którzy nie znają Therese albo nie wiedzą o niej, miałam przyjemność poznania jej w ciągu ostatnich miesięcy tutaj w firmie i podoba mi się jej historia, podoba mi się to, na czym się skupia. I Teresa naprawdę skupia się na pokoju, ma świetne programy, jest twórcą programów szkoleniowych Success i Sacred Peace Program. Ma niesamowite pochodzenie i doświadczenie, a szczególnie jeżeli chodzi o szkolenie kobiet w tej dziedzinie. Jestem pewna, że będzie to coś dla niej niesamowitego, że będzie mogła pomóc ludziom w tak wielu środowisk. I jak poznaję Teresę i dowiaduję się, na czym polega jej historia. Z domu wyprowadziła się, jak miała 17 lat, właściwie bez pieniędzy i tak naprawdę musiała wtedy zdecydować, z czego może się utrzymywać, a później również swoich dwóch synów. Musiała tak naprawdę o tym zdecydować i w pewnym momencie jeden z jej synów, jak miał 13 miesięcy, miał operację serca, w związku z tym miała duże długi i zaczęła szukać alternatyw, żeby pozbyć się tego długu i móc wspierać swoją rodzinę. Therese odnosi sukcesy w marketingu sieciowym. Sądzę, jeżeli dobrze pamiętam, powiedziała, że pierwszy milion zarobiła, jak miała 29 lat. Powiedz mi, czy to prawda. Jest dyrektorem do spraw sprzedaży i otrzymała 18 z tych różowych kartek, a więc duże sukcesy osiągnęła. Ale jeżeli chodzi o Teresę, to w LifeWave zaczęła od samego początku. Zaczęła od pewnych technik i zasad i duplikowała je w swoich zespołach po to, żeby osiągnąć ten wielki sukces tutaj jako część naszego zespołu przywódczego i tej wspaniałej naszej rodziny. A więc Teresa, witamy cię tutaj na naszej sesji szkoleniowej. Czy jesteś tam?
Tak, jestem tutaj. Cieszę się. Włączmy tutaj twoje wideo. Chcemy zobaczyć przecież twoją twarz, piękną twarz. Gdzieś to mamy. O, okej, okay, już udało mi się. A więc, Therese, witamy tutaj na naszej sesji. Cieszymy się, że jesteś z nami i dziękujemy ci za czas i podzielenie się z nami tym, co dla ciebie zadziałało, jak zbudowałaś tyle biznesów, które odniosły sukcesy. Podoba mi się pomysł tego, że mogę spędzić czas z tobą, Emily, mówić o rzeczach, które ja sądzę będą pomocne innym. Sukces nie jest aż tak ciężki, jeżeli dowiemy się, na czym polegają jego podstawy. Tak naprawdę właśnie chodzi o te podstawy, o to, żebyśmy poświęcali się tym rzeczom i żebyśmy byli konsekwentni w tym, co robimy. A więc przekażę ci głos. Wiem, że wszyscy cieszymy się i czekamy na twój wykład. Jesteś ekspertem, a więc pozwolę ci na podzielenie się tym, co przygotowałeś ze swoim zespołem. Wiem, że mamy tutaj kilka slajdów. Dobra, zaczniemy od tego. Świetnie, perfekt. A więc po pierwsze, ja najpierw chcę się ze wszystkimi tutaj przywitać, którzy dołączają do nas. Wiem, że podoba się nam wszystkim ta energia, ale chcę również przywitać tych wszystkich, którzy zobaczą to z wideo. My będziemy mówili tutaj o literach, w Lifeway, o dzieleniu się rzeczami, które dla nich zadziałały. A więc tak naprawdę dla mnie nie byłoby to właściwe, żebym zaczęła najpierw nie dziękując tym kobietom i mężczyznom, którzy są częścią mojego zespołu. A więc ja chcę im wszystkim podziękować. Są wysokiego kalibru liderami i rozumieją, że liderzy i świetni ludzie w naszych zespołach to tak naprawdę to, co tworzy, to, co jest możliwe. A więc specjalne dzięki dla mojego zespołu i dla naszego zespołu w LifeWave. A więc mówiąc o tym, co jest możliwe. A teraz, jeżeli pozwolicie, dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób zbudować konsekwencje, spójność, jak budować swoje zespoły i ten biznes we właściwy sposób. Oczywiście będziemy mówili o marketingu. Nie ma tutaj żadnych wymówek dla tej branży. Ja kocham bezpośrednią sprzedaż i network marketing, marketing sieciowy. Jest to styl życia, ale również nauczyło mnie to tak wielu rzeczy. Ja się wychowałam w tej branży. Daje mi to wolność. Wolność, którą ta branża gwarantuje. A więc nie ma tutaj żadnych wymówek. Nigdy nie powinno być to wymówką. Jest to miejsce, w którym naprawdę możemy uwierzyć w siebie, szczególnie jeżeli jesteśmy nowymi osobami. A więc zacznijmy od tego, że zaczniemy od odmówienia właściwie podstaw, kompasu, który stosuję od wielu lat. A więc od tego właśnie zaczniemy w tym czasie, który dzisiaj mamy dla siebie, a więc 3S, sukces, C, odwaga. Najpierw musimy mówić o odwadze. Musimy być pewni siebie, prawda? Jeżeli zaczynamy coś siebie, coś nowego. Wielu ludzi nie jest pewnych siebie, jak tylko zaczynają, ale odwaga. Jeżeli jesteśmy odważni w danej sytuacji, w tym nowym biznesie, w swoich marzeniach, to sprawi, że przejdziemy do drugiego C, czyli commitment, czyli poświęcenie po polsku. Jeżeli nie poświęcamy się, jeżeli nie mamy dyscypliny, kiedy pracujemy nad realizacją swojego marzenia, to nawet nie ma sensu, żeby zaczynać. A więc musimy mówić o swojej odwadze, o poświęceniu. A trzecie C to jest to, o czym dzisiaj będziemy mówili, czyli consistency, czyli konsekwencja, czyli spójność. To jest fundament. Ja wychowałem się tutaj na środkowym zachodzie i powiem wam, tam gdzie ja się wychowałem,
Nie była to farma, ale mój ojciec tak naprawdę kupił ziemię po to, żeby zbudować dom swoich snów własnymi rękoma na tej nieruchomości. I pierwszą rzeczą, którą zrobił, zanim nawet jeszcze postawił ściany, to zbudował podpiwniczenie albo fundament, prawda? I ten dom dalej tam stoi. I oczywiście bez względu na pogody, na te wszystkie tornada, które mieliśmy w Wisconsin, w stanie Wisconsin. A więc musimy pamiętać o tym, że musimy być konsekwentni w budowaniu swoich fundamentów. Jeżeli mamy tą konsekwencję, jeżeli będzie to naszym przyzwyczajeniem, to oczywiście dojdziemy dalej. O ile dalej? Oczywiście zaraz się tego dowiemy. To jest coś, o czym myślę. To jest coś, co chcę wam dzisiaj przekazać. To jest przekaz dnia dzisiejszego. W dniu, kiedy nie udawało mi się do końca, w dniach, kiedy byłam troszeczkę rozczarowana i nie miałam zwycięstw. Czasami nie mówimy tutaj o jednym dniu, czasami na przykład było to kilka dni, prawda? Mój duch musiał być podniesiony, ale wiecie co? Jak znowu patrzyłam na swój kompas i w ciągu tych dni i tygodni, kiedy nie miałam rezultatów, które chciałam osiągać, ten kompas mi pomagał, ponieważ utrzymywałam tą odwagę i spójność i byłam poświęcona wypełnieniu tego celu. Mam nadzieję, że wam się to tak samo również spodoba. A więc po pierwsze musimy pracować o wiele więcej, niż byśmy tego oczekiwali, ale oczywiście później będziemy mieli tego owoce i owoce będą piękniejsze, niż byśmy się tego spodziewali. Jeżeli jesteście w stanie i macie chęć zbudowania tego biznesu na odpowiednich fundamentach. Teraz opowiem wam o kilku rzeczach, które ja uważam za bardzo ważne. I zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli jesteście w tej branży już od dłuższego czasu, to jest coś, co robicie. Ja tak naprawdę będę mówiła w imieniu was wszystkich, którzy są otwarci na to, żeby się czegoś nowego nauczyć, albo może się poduczyć jeszcze. Ja specjalnie tego słowa używam, jeżeli chodzi o nasze umiejętności. Tych umiejętności jesteśmy w stanie się nauczyć, absolutnie. I tak jak słyszeliście, Emily wcześniej wspomniała, w LifeWave już jestem od 3 lat. I ja jestem jedną z tych osób, jestem liderem. Ja daję wam nadzieję. Ja nie zacząłem dłuższego zespołu. Zaczęłam sama. I potem znalazłam pierwszego partnera biznesowego i zbudowaliśmy i rozbudowujemy swój zespół. A więc ja chcę mówić z tą osobą, która chce mnie zrozumieć. Ja po prostu chcę wszystkich zapewnić, że są w świetnym miejscu. Oczywiście jest to marketing. I to jest kilka myśli, którymi się z wami dzieje. Ten biznes się zmienia. Nie jesteśmy w stanie prowadzić biznesu tak, jak prowadziliśmy go 50 lat temu, a nawet i 5 lat temu, nawet w roku 2019. Teraz musimy trochę to zmienić. Musimy przyjrzeć się rzeczom, które są solidną podstawą, zwyczajom, które zawsze będą odpowiednim fundamentem, ale również jest to czas, kiedy musimy wprowadzać nowe pomysły, i na tym polega nasza siła, siła przybicia w LifeWay Connect, te myśli, które ciągle krążą. A więc pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to chcemy ten koncept rozwijać. I wiem, że wszyscy to rozumiecie. I jeżeli pokazujemy ludziom, że coś kochamy, to wtedy zachęcamy ludzi i w momencie, kiedy jesteśmy konsekwentni w budowaniu tego, co robimy, ponieważ zaczynamy wierzyć w produkty, w firmę, w siebie samych i te wszystkie trzy rzeczy jeszcze będą wzmacniane przez nasze codzienne osiągnięcia. I wszyscy o tym wiemy, jest to podstawa, ale wyobrażacie sobie, ilu ludzi ja znam, którzy
nie robią rzeczy oczywistych, ponieważ są one tak oczywiste, że nawet o nich nie myślą, ale tak naprawdę chcemy mieć listę tych rzeczy. I właściwa lista to lista, która obejmuje listę niszową. Kogo znamy, komu podoba się to czy tamto, kto będzie bardziej zainteresowany tym, żeby dowiedzieć się o produktach albo biznesie i komu się znowu spodoba biznes otwartego marketingu. A więc zawsze musimy o tym pamiętać. Po prostu chodzi o to, że nie ma to sensu, żebyśmy mieli biznes na całe życie, jeżeli nie będziemy w to wierzyli, prawda? Musimy oczywiście być wiarygodni sami przez naszą edukację, przez nasze samokształcenie. Jeżeli chodzi o spójność, to musimy być bardzo spójni w naszym kształceniu się. Ja wierzę w ten model, że najpierw musimy się nauczyć, a później dopiero uczyć innych tego, czego się nauczyli, prawda? I ucząc się i ucząc innych, jak gdyby wzmacniamy tą perspektywę. Musimy zrozumieć czyjeś potrzeby i to jest zarówno potencjalnych członków zespołu, liderów albo klientów, prawda? Kolejny slajd. Teraz kolejna rzecz. Tak naprawdę, jak już zbudujemy nasz zespół i zaczynamy rozbudowywać nasz biznes, mamy klientów, mamy członków zespołów, mamy również menadżera czy dyrektora w tym momencie. Teraz oprócz tego musimy być, prawda, konsekwentni. Jeżeli teraz pozwolicie sobie samym codziennie, ja wierzę w tą filozofię, że ciągle coś ulepszamy, jeżeli utrzymamy tą energię, jak się czegoś uczymy, musimy sobie oczywiście ułatwiać, ulepszać cały czas naszą rzeczywistość, lepiej wykorzystywać swój czas. I sądzę, że biznes powinien być dobrą zabawą. Pieniądze lubią być szczęśliwe, pieniądze lubią szczęśliwych ludzi. Nie lubią ludzi, którzy są zbyt zestresowani. A więc ta spójność naszego działania w budowaniu czegoś będzie wspomagała nasze cele i również da nam dużo wolności w naszym życiu. A więc jedną z rzeczy, którą chcemy się nauczyć w budowaniu spójnego biznesu, to to, żebyśmy wspierali swoje zespoły. I popatrzmy na przykład tutaj, co mam na tym slajdzie. Jest teraz wiele rzeczy, które możemy wykorzystać współpracując z ludźmi ze względu na to, że firma teraz udostępnia tego rodzaju możliwości. A więc ja wierzę w zespoły, we wspólnotę, w kształcenie innych. Zacznijmy od tego miejsca, w którym jesteśmy i później zaczniemy tworzyć te koncepty bardzo spójne, bardzo silne, gdzie wszyscy uczymy się od siebie wzajemnie w naszych prywatnych zespołach. Jest to bardzo prosty system, ale jest to miejsce, w którym ludzie mogą zadawać pytania. Są to sesje na żywo. Jeżeli na przykład będziemy robili cotygodniowe sesje szkoleniowe, wiem, że firma to również robi, ale jako liderzy, ja jako lider wierzę w nasze poniedziałkowe spotkania na Zoomie i wszyscy wiedzą również w moim zespole, jak są ważne. Jeżeli budujemy swoje zespoły, to bardzo ważnym jest łączenie się z ich członkami. A więc również musimy łączyć się ze swoim upline, ale również szukać sposobów na nawiązanie personalnych stosunków, ponieważ jeżeli będzie to nasz głos, nasza pasja, to oczywiście będziemy mieli o wiele większą siłę przebicia, prawda? A więc ja wierzę w to, że wydarzenia online, wydarzenia live, wydarzenia na żywo w małych grupach są bardzo pomocne. Wierzę również w szkolenie zespołowe na stronach. My wydajemy na to teraz dużo pieniędzy, ale jeżeli możemy to zrobić, to są po prostu zasoby, które pomogą nam na właściwe wykorzystanie naszego czasu w przyszłości. Ja również wierzę, nigdy nie promuję i oczywiście to, co również robi David Schmidt,
to, co firma robi, to oczywiście jest również bardzo pomocne, jest to bardzo spójne. Zawsze będę to mówiła, że ja zawsze będę promowała to, co promuje firma, wszystkie wydarzenia, które nasza firma próbuje, nasza spółka promuje. I ja tam oczywiście też będę na żywo. Jeżeli chodzi o produktywność naszej firmy, a więc tego, co jest następne. I teraz ostatecznie, jak cały czas zwiększamy naszą bazę klientów. Liderzy nigdy się nie zatrzymują, nie siadają na laurach. Cały czas musimy zdobywać nowych członków. Dla mnie byłoby głupie, gdybym ja teraz już nie wybierała osobiście ludzi, nie zapraszała ich do współpracy, prawda? Mi się ten koncept bardzo podoba, bardzo ten pomysł jest wspaniały, że ja mogę zaprosić ludzi, prawda, do współpracy. Ja nigdy nie ganiam za nikim. Jak za czymś biegamy, to oczywiście to od nas ucieka. A więc tego nie chcemy robić, ale bardzo mi się podoba to, że w moim życiu codziennym, jak prowadzę swój biznes, spotykam nowych ludzi. Ludzie są prawda, wszędzie. I ja szukam ludzi, prawda, którzy... Jest coś w energii, jest coś w uśmiechu, prawda? Jak kogoś poznam, jeżeli coś tam jest, te rozmowy są bardzo ważne, prawda? A więc ja osobiście nigdy się nie zatrzymuję. Ja przez cały czas wyszukuję nowych ludzi, prawda? I szukam nowych liderów i chcę również wspierać nowych liderów, jeżeli chodzi o sugestie. W moim zespole są to sesje na Zoomie. Możemy spotkać się na godzinie, na przykład z menadżerami spotykam się raz w miesiącu, z moimi liderami komunikuję się często, wiedzą, że mogą do mnie również zadzwonić, prawda? Mamy tutaj zasadę 80-20, od klozetu, od szafy do biznesu, do pieniędzy, a więc ja wysyłam, spędzam 80% mojego czasu jako lider LifeWife, 80% czasu. Poświęcam swoim nowym członkom zespołu, liderom, a resztę czasu oni są w stanie zobaczyć wszystko, co robię jako lider zespołu i wiedzą również, jak mogą się ze mną skontaktować. Ale ja tak naprawdę wierzę w tworzenie liderów, którzy są przewodnikami swoich własnych zespołów, a do mnie mogą zawsze wysięgnąć, zawsze zwrócić się, jeżeli potrzebują pomocy. Ja wierzę, że liderzy powinni, jako liderzy powinniśmy promować wszystkie wydarzenia organizowane przez firmy w sieci albo również osobiste na pewnych lokalizacjach. Ja również identyfikuję liderów, żeby upewnić się, żeby wiedzieli, jak współpracować ze swoimi zespołami. My oczywiście wszyscy korzystamy z odwagi, z zachęty, prawda? Odwagę znajdujemy przez zachętę, a więc nigdy nie powinniśmy, wiecie, złościć się na nas, jeżeli zachęcamy ludzi, prawda? A więc ja w dalszym ciągu identyfikuję i szukam liderów w swoich zespołach. Może nie są to zawsze osoby, które ja bym chciała, żeby były liderami, ale musimy po prostu znaleźć ludzi, którzy będą współpracowali ze swoimi ludźmi, ze swoich downline, którzy będą się poświęcali. I zawsze zachęcam, żebyście pytali swoich sponsorów, sięgali do swojej upline, prawda? A więc powinniśmy mieć polisę otwartych drzwi, prawda, żebyśmy mogli z ludźmi rozmawiać. Ja również wierzę w to, żebyśmy zachęcali innych, żeby oni z kolei mogli kolejne osoby zachęcać. A więc to jest również bardzo spójna, bardzo konsekwentna rzecz. Jeżeli wszyscy właściwie wykorzystamy swój czas, to wszyscy na tym wygramy. Jest to zasada, w którą naprawdę wierzę. Nigdy się to nie zmieni, nigdy nie zmienię tego, co myślę o zachętach. A więc Emily, oddaję ci głos. Ojej, Teresa.
Trees, przepraszam. To było świetne. Dziękuję za to, co nam powiedziałaś. A szczególnie jeżeli chodzi o Twoją pasję, w tym, w jaki sposób wspierasz swój zespół, jak cały czas zachęcasz i zapraszasz nowych ludzi do biznesu. Czasami jesteśmy bardzo podekscytowani na początku, zapraszamy ludzi, rozmawiamy z ludźmi, może czasem nawet biegamy z ludźmi, tak jak mówiłaś, ale czasem zapominamy, że jak jesteśmy partnerami, również mamy odpowiedzialność w stosunku do tych ludzi. Wiem, Therese, że już prawie skończył się nam czas, ale wiem, że tu zgodziłaś się na odpowiedzieć na kilka pytań, a więc jeżeli ktoś chce zadawać jakieś pytania w naszej części Q&A, pytań i odpowiedzi, popatrzmy tutaj. Mamy tutaj pytanie. Okej. Okay. A więc tutaj zastanawiają, czy mogłabyś powtórzyć tą power thought, czyli tą mocną myśl. Kilka słów, tak, po to, żeby ludzie mogli to zapisać. A więc po pierwsze, pracujemy więcej godzin niż zarabiamy. Później zarobimy o wiele więcej niż kiedykolwiek żeśmy przepracowali. A więc jest to bardzo silne, bardzo mocne oświadczenie. Ale tak naprawdę to jest historia mego życia. To prawda, jeżeli w tradycyjnym biznesie musielibyśmy tak dużo pracować i nigdy nie mieć takiej wolności, jaką otrzymujemy tutaj przez naszą pracę. Na początku jest trudno, ale nagrody z tego są tak wielkie. Właśnie o to chodzi, dlatego zachęcam i dlatego mówię o poświęceniu. Jedna z moich definicji ulubionych to dyscyplina. Jak miałam 21 lat, pamiętam taką okładkę książki, ale pomogła mi poświęcić się tej myśli. I tak powinniśmy właśnie o tym myśleć, do tego podchodzić. No, podoba mi się to, co powiedziałaś, a więc mówimy tutaj o koncepcie całym. A więc mam tutaj kolejne pytanie, to jest od Chris. Jak wyczuwasz, że ktoś byłby dobrym liderem? Świetne pytanie, Chris. A więc ja patrzę na kilka rzeczy, ponieważ ludzie pokazują nam, kim są, pokazują nam to. A więc pierwsza rzecz, tak naprawdę ja nikogo nie wyróżniam jako lidera, jeżeli oni nie pokazują się oczywiście na spotkaniach. Teraz już nie prowadzimy biznesu osobistego, ale mamy tutaj wiele możliwości online. Ja oferuję możliwości, firma oferuje różne możliwości. Jeżeli ja widzę, że ktoś nie bierze udziału w tego rodzaju wydarzeniach, to znaczy, że ta osoba nie uważa, że to jest warte ich czasu. A więc musimy zwracać uwagę na to, czy ktoś przychodzi na to spotkanie, ponieważ to nam mówi o tym, o chęci zaangażowania się przez te osoby i wtedy możemy tym osobom pomóc osiągnąć wspaniałe rzeczy. Ja ci wierzę, absolutnie ci to wierzę, a więc chodzi o podejście, o intencje, o energię i tak jak wcześniej mówiłaś o tej zasadzie 80-20, 80% wkładamy w ludzi, którzy pokazują się, prawda, którzy przychodzą na te spotkania. Prawda? A więc mamy jeszcze trochę czasu na jedno jeszcze pytanie. A więc wcześniej mówiłaś o tym, że cały czas zapraszasz ludzi do tego, żeby do ciebie dołączali. Czy mówisz o produkcie, czy o biznesie? Jakie masz podejście, jeśli chodzi o to, żebyśmy się skupili na tym, co robimy, jeżeli chodzi o te kolejne 20%? A więc ja chcę, żeby wszyscy to zrozumieli. Ja nie rozdzielam mego czasu. Ja codziennie musimy żyć przecież, prawda? Jedna z ostatnich osobistych rzeczy, dwa diamenty. Jedna to była moja kosmetyczka, a druga osoba to jest mój masażysta, więc jeżeli chodzi
Ja wykorzystałam produkt, żeby zbudować swój zespół. Ja osobiście wykorzystałam produkt. I mówiąc im, że nie wyobrażam sobie, żeby tego produktu nie używać. A więc ale ja również rozdaję produkty, ponieważ jest to zachętą, prawda? Nie musimy całego sklepu rozdać, ale musimy wyszukać odpowiednich możliwości, żeby ludzie mogli wypróbować produkt, żeby mieli opinię. Na początku również popełniałam błędy, kiedy ja chciałam wyjaśnić technologię LifeWay. To nie jest odpowiednia technologia. Ludzie mnie pytają, jak to działa. Ja po prostu mówię, świetne pytanie, ale pozwólcie, że pokażę wam, jak to działa. Wysyłam im krótkie wideo i tyle. Podoba mi się to. Oczywiście aplikacja pozwala nam na to, żebyśmy korzystali z naszych zasobów, które za nas wszystko tłumaczą. Bardzo podoba mi się, że korzystasz z tych zasobów, zamiast udawać, że jesteś ekspertem. Pewnie te wideo, te filmy są cudowne i to oczywiście prawdą jest, że te wideo warte jest 10 tysięcy słów. To prawda, to prawda. Wiem, że już czas się nam skończył, Therese. Dziękuję ci bardzo za to, że podzieliłaś się z nami swoimi myślami. Dziękuję za myśli, za twoją perspektywę, a szczególnie za to oświadczenie, to mocne, silne oświadczenie. Powiedziałaś nam o fundamentach tego wszystkiego. Wiem, że wszyscy oczywiście czegoś się tutaj nauczyli od ciebie. A więc wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tego rodzaju szkoleniu, pamiętajcie o naszych szkoleniach, o naszym Facebooku, gdzie również prowadzimy szkolenia. Dziękujemy, Therese. Dziękujemy ci bardzo. Żegnam wszystkich również i dziękuję bardzo. So again, thank you so much, Therese. We really, really appreciate you. Bye, everyone. Bye-bye, everyone. Thanks for joining.